Dzień dobry Państwu. Chciałam dzisiaj Państwa powitać na spotkaniu, które będzie dotyczyć zmian, które będą nadchodzić wraz z klasyfikacją ICD-11 w diagnozie zaburzeń osobowości. Ja nazywam się Anna Klatkiewicz, jestem psychologiem, psychoterapeutą, pracuję od wielu lat z pacjentami, osobami dorosłymi, rodzinami, między innymi z osobami z zaburzeniami osobowości. W tej chwili możemy powiedzieć, że mamy dwa podejścia do diagnozy zaburzeń osobowości. Najogólniej możemy powiedzieć, że jest to podejście kategorialne i podejście dymensjonalne, czyli inaczej wymiarowe, różnie tutaj będziemy te nazwy spotykać. Dlatego jakby skąd te dwa podejścia? Można powiedzieć, że to są dwa właściwie podejścia z jednej strony skrajnie inne, a z drugiej strony w pewnym sensie uzupełniające się, dlatego że wciąż trwa dyskusja, które z tych podejść będzie najbardziej użyteczne z jednej strony w diagnozie i najmniej stygmatyzujące pacjentów. Dotychczas przez wiele lat, można powiedzieć, że przez około 30 lat tak naprawdę, obowiązywało podejście kategorialne. Jego wyrazem były kryteria spisane w ICD-10, w DSM-4 i ostatecznie oficjalne kryteria DSM-5. Podejście kategorialne polega na tym do zaburzeń osobowości, że każde zaburzenie jest osobną kategorią diagnostyczną, tak? Czyli jakie to miało swoje konsekwencje praktyczne. Istniała taka możliwość i do tej pory istnieje, bo na ten moment ICD-10 w Polsce jest kategorią, to są kryteria obowiązujące nadal, dopóki ICD-11 nie zostanie przetłumaczony i dostosowany właśnie do warunków polskich, to i tak obowiązuje nas to podejście kategorialne. Czyli w praktyce konsekwencją podejścia kategorialnego jest to, że jest możliwość zaklasyfikowania konkretnego pacjenta do jednego lub kilku kategorii. Tak? Czyli w pewnym sensie jest to ułatwienie, bo trochę to wpływa później na to, w jaki sposób, jakie zalecenia dajemy temu pacjentowi i ukierunkowuje wybór terapii, wybór, czy ułatwia myślenie o danym pacjencie, można powiedzieć tak, w kontekście w cudzysłowie konkretnej jednostki chorobowej. Dodatkowo w tym podejściu kategorialnym jest tak, że osoba z zaburzeniem osobowości mogła zostać zaklasyfikowana do któregoś z tych kategorii, które były wymienione wśród zaburzeń osobowości, nawet wtedy, kiedy spełniała tylko część z wymienionych w tym podręczniku diagnostycznym ICD-10, czy DSM-4, czy DSM-5 kategorii, tak, kryteriów. Czyli mogło jakby to owocować tym, że dwóch różnych pacjentów z tą samą diagnozą danego konkretnego zaburzenia osobowości, na przykład z zaburzeniem osobowości z pogranicza dwóch pacjentów, funkcjonowało kompletnie inaczej, tak? Czyli mieli pewien jakiś rys wspólny, ale tak naprawdę funkcjonowali na różnych poziomach, w różny sposób ich funkcjonowanie było zaburzone, na przykład mniej lub bardziej, a diagnoza była ta sama. A z drugiej strony obserwowano też również w praktyce klinicznej to, że u danego pacjenta można było zdiagnozować kilka zaburzeń osobowości, tak? Bo pacjent spełniał kryteria na przykład dwóch czy trzech. Dodatkowym utrudnieniem było również to, że bardzo często pacjenci z zaburzeniami osobowości mieli tak, że to nie była ich jedyna diagnoza, tak? Czyli że tak naprawdę dany pacjent mógł mieć jeszcze diagnozę uzależnienia albo jakichś zaburzeń psychicznych z kręgu, przykładowo schizofrenii. Podejście wymiarowe, podejście dymensjonalne, które pierwszy raz można powiedzieć, że zostało zaproponowane w podręczniku DSM-5, nie jako obowiązujące, ale jako właśnie alternatywny model zaburzeń osobowości i które w tej chwili weszło w kryteriach ICD-11, które za chwilę w Polsce też zaczną obowiązywać, jest kompletnie inny sposób podejścia do diagnozy. Tak? Tutaj tak naprawdę
Jest to taki sposób klasyfikowania zaburzeń, w którym różnica między zdrową a zaburzoną osobowością jest jedynie ilościowa. Tak? Czyli ta koncepcja łączy w sobie trochę zalety kategorialnego i dymensjonalnego podejścia, która właśnie już została zaproponowana w alternatywnym modelu zaburzeń osobowości w DSM-5. Uważa się, że to podejście jest wartościowsze, dlatego że jakby jest jego szersze zastosowanie może zwiększyć dobrostan pacjentów, może się przyczynić do większego rozumienia mechanizmów odpowiedzialnych też za powstawanie zaburzeń osobowości. I kiedy patrzymy na to, w jaki sposób na przykład w alternatywnym modelu zaburzeń osobowości w DSM-5 zostały zaburzenia osobowości sklasyfikowane, to zostały one tam w tym alternatywnym modelu podzielone jakby na takie trzy kategorie. Na zaburzenia integracji tożsamości i poczucia ja, zaburzenia w funkcjonowaniu interpersonalnym, właśnie związane ze słabą orientacją, na przykład w tym, jak inni ludzie postępują, czy jakie mają motywy postępowania, z osłabioną empatią, oraz z patologicznymi cechami osobowości, które są charakterystyczne dla poszczególnych typów zaburzeń osobowości. Podsumowując, tak, ICD-10 to zaburzenie osobowości jest rozumiane jako oddzielna kategoria, jako oddzielne jednostki chorobowe, jakościowo różne od zdrowia psychicznego. Podkreślone jest tam, że te zaburzenia osobowości są trwałe, stanowią wyraz takiego jakby trwałego, charakterystycznego sposobu spostrzegania danej osoby, relacji ze sobą, budowania relacji z innymi, z własnego stylu życia. Opierają się na tym, że te wzorce stałe są skrajne, odmienne od tych, które obowiązują w danym momencie kulturze, w której ta osoba wzrastała, w której się wychowywała i w której żyje, czyli odbiega od tego, jak inni ludzie myślą, czują, odbierają, jak odnoszą się do innych i jak odnoszą się do siebie. Te wzorce muszą się przejawiać w wielu różnych obszarach funkcjonowania, czyli na przykład nie może być tak, że pacjent ma takie nieprawidłowe wzorce zachowania tylko w pracy, a we wszystkich innych polach funkcjonuje dobrze, tylko że funkcjonuje w różnych polach w sposób zaburzony. Może to być w różnym nasileniu, natomiast te wzorce przejawiają się w różnych obszarach jego funkcjonowania. No i takim dodatkowym ważnym kryterium w ICD-10 jest to, że pacjent mający zaburzenie osobowości doświadcza subiektywnego cierpienia, w różnym stopniu oczywiście, tak, i te wzorce jego funkcjonowania przyczyniają się do tego, że w efekcie nie osiąga pełni swoich możliwości, z których wynikają problemy interpersonalne, tak, których nie osiąga takich wyników społecznych, jak mógłby, gdyby tego zaburzenia osobowości nie miał. Natomiast klasyfikacja ICD-11 odchodzi od kategorycznej struktury zaburzeń osobowości do takiego całkowicie systemu wymiarowego, bez kategorycznych diagnoz. To, co jest tutaj ważne, tak, czyli odchodzą kompletnie od jednoznacznie, tak, zdefiniowanych kategorii nozologicznych w zaburzeniach osobowości i zgodnie z wytycznymi właśnie ICD-11 będziemy musieli najpierw określać, czy u danej osoby w ogóle występuje zaburzenie osobowości, a następnie ocenić stopień ciężkości nasilenia, tak? Czyli określić, czy to zaburzenie osobowości jest łagodne, umiarkowane czy ciężkie. Co jest wspólne i stałe dla tych trzech systemów diagnostycznych? ICD-10, ICD-11 i DSM-5. Względem właśnie diagnozy zaburzeń osobowości. Wszystkie trzy klasyfikacje zgadzają się co do tego, że żeby móc diagnozować zaburzenie osobowości, to te wzorce muszą być stałe i obecne w różnych dziedzinach funkcjonowania naszego pacjenta, muszą przyczyniać się do istotnego klinicznie dyskomfortu
tak, lub zaburzeń funkcjonowania, czyli że muszą sprawiać jakieś cierpienie naszemu pacjentowi, jego otoczeniu, bądź skutkować jakimiś negatywnymi efektami działań danej osoby. I musimy oczywiście wykluczyć, tak, inne zaburzenia psychiczne, czy jakieś przyczyny fizjologiczne, na przykład, które mogłyby wynikać z nadużywania substancji psychoaktywnych, czy jakichś chorób somatycznych, które lepiej by wyjaśniały te dysfunkcje w funkcjonowaniu tej osoby niż kategoria zaburzenia osobowości. I te wszystkie trzy klasyfikacje zgadzają się co do tego, że te wzorce, którymi osoba się posługuje, mają stanowić wyraźne odchylenie od normy środowiskowej, w której dana osoba się wychowywała, tak? Czyli nie można tego wytłumaczyć lepiej, na przykład problemami imigrantów, tak? Czy takiej próby dostosowania się do nowej kultury, czy jakimiś wydarzeniami traumatycznymi, które w danym momencie się wydarzają. I te cztery cechy jakby są niezmienne w rozumieniu zaburzeń osobowości we wszystkich tych trzech klasyfikacjach. To, co jest ciekawe, i to jest jedna również ze zmian w sposobie spostrzegania zaburzeń osobowości i przy jest nowym kryterium jakby diagnostycznym, odmiennym do tego, co było w ICD-10 i co nadal obowiązuje w DSM-5. ICD-10 i DSM-5 kładło nacisk na to, że możemy zdiagnozować zaburzenie osobowości tylko i wyłącznie wtedy, kiedy miało ono swój początek na wczesnym etapie rozwoju, czyli kiedy już w okresie dojrzewania lub wczesnej dorosłości mogliśmy zaobserwować zaburzenie funkcjonowania, które na przykład diagnozujemy u pacjenta dopiero w wieku, nie wiem, 35 lat, 40 czy nawet później i utrzymuje się przez ten czas, tak, w sposób niezmienny, czyli że utrzymuje się przez długi czas, ale bardzo ważne było to kryterium, że u pacjenta już można było obserwować to w okresie dojrzewania lub wczesnej dorosłości. Czasami trzeba było na przykład zapytać, nie wiem, rodzinę, tak, jeżeli od pacjenta nie byliśmy w stanie takich informacji z różnych względów dostać. Nie można było zatem zdiagnozować zaburzenia osobowości u pacjenta, który przychodzi, załóżmy, w wieku 45 lat do specjalisty, opowiada, że do na przykład 40 funkcjonował normalnie, nie miał takich problemów, a dopiero po 40 roku życia pojawiły się takie trudności, to wtedy nie można było postawić diagnozy zaburzenia osobowości, mimo że różne kryteria były spełnione, ale nie było spełnione to kryterium czasowe, że jego objawy powinny być już właśnie w okresie najpóźniej wczesnej dorosłości. ICD-11 będzie to zmieniał. Mówi tutaj, powiedziałam, że wspólną cechą jest stałość objawów, ale ICD-11 rozumie tą stałość objawów jako czas powyżej 2 lat, niezależnie od wieku i niezależnie od etapu rozwoju, w którym diagnozujemy pacjenta. Tak? Czyli zrezygnowano z tego kryterium, że objawy muszą być widoczne już w okresie dojrzewania lub najpóźniej wczesnej dorosłości na rzecz kryterium minimum 2-letniego okresu utrzymywania się tych wadliwych wzorców funkcjonowania. Taką ciekawostką, która też jest ważna, ICD-11 wprowadza tutaj pewnego rodzaju nową kategorię, która dotychczas nie była obecna w ICD-10, wprowadza taką kategorię trudności osobowościowe, którą możemy rozpoznać u osoby, która przejawia pewne cechy takich patologicznych czy nieprzystających do danej kultury wzorców, które wywołują cierpienie, które wywołują różne trudności, ale kiedy ta osoba nie spełnia wszystkich kryteriów do postawienia diagnozy zaburzeń osobowości, tak? Czyli raczej mówimy, że ta osoba ma trudności związane na przykład z funkcjonowaniem w relacjach, ale nie traktujemy wtedy jeszcze tego jako zaburzenia psychicznego, ale ICD-11 daje nam tutaj taką możliwość,
że kiedy rozpoznajemy kategorie trudności osobowościowe, możemy również zastosować wymienione w ICD-11 specyfikatory, o których za chwilę powiem, dookreślające daną osobowość. Nie dotyczy to jednak specyfikatora wzorca borderline.